Dzięki gospodarzom tej ziemi, dzięki ludziom dobrej woli ciągle odbywają się te imprezy i myślę, że nie ustaną. Który prowadzi te spotkania z bardzo dużą pasją i jest to wspaniały sposób na upamiętnienie z jednej strony tych tragicznych wydarzeń, a z drugiej strony takie piękne przesłanie na przyszłość. W czwartą rocznicę Wielkiego Pożaru odbył się kolejny memoriał. Cieszę się, że możemy przypomnieć wszystkim, nie tylko mieszkańcom Raciborza, nie tylko zawodnikom, ale całej Polsce w czasie Wielkiego Pożaru. W kościele Farmem odbyła się okolicznościowa msza święta Wielkiego Ryszarda Szurkowskiego oraz eliminację do kolarskiego Pucharu Świętego. Było dobrze. Publiczność, raciborzanie, mieszkańcy świetnie się po prostu zachowali, bawili się, klaskali kolarzom i tym pierwszym, i tym ostatnim. Myślę, że im właśnie chciałbym podziękować. Właśnie ta publiczność raciborska mnie w tej chwili nie zawiodła. Udało nam się ściągnąć Agnieszki Chylińskiej. Zobaczymy, może kiedyś to nastąpi. A teraz bardzo serdecznie zapraszam szanownych gości. Wszystkim strażakom życzę, by ten ogień, który im cały czas towarzyszył, przede wszystkim był tym ogniem miłości, który rozpalają wśród bliskich, mieszkańców i swoich Państwu rodzin. Oglądać pewnie nas, tylko zacząć się bawić, więc 30. memoriał imienia Andrzeja Kaczyny i Andrzeja Malinowskiego uznaję za otwarty. Dziękuję bardzo. Kluczne imprezy. Pana artystyka, a my przygotowujemy miejsce i scenę dla następnego.